Uczniowie szkół podstawowych mieli możliwość zapoznania się z ofertą programową i warunkami w gimnazjum nr 1 imienia Polskich Olimpijczyków w Kępnie. Szkoła otwarła bowiem dla nich swoje podwoje w ramach akcji Drzwi Otwarte. Placówkę odwiedzili uczniowie klas 6 ze szkoły podstawowej nr 1 i nr 3 w Kępnie. Zwiedzali szkołę, a także mieli możliwość wzięcia udziału w lekcjach pokazowych przeprowadzonych przez nauczycieli i uczniów gimnazjum. Młodzież ze szkół podstawowych uczestniczyła w zajęciach z chemii, fizyki, matematyki czy angielskiego i mogła przekonać się, że przedmioty te wcale nie muszą być nudne. Chcielibyśmy przy okazji pokazać gimnazjum jako szkołę przyjazną, bezpieczną, ciekawą, miejscem rozwijania pasji i zainteresowań oraz pokazać gimnazjum od takiej ludzkiej strony, wbrew stereotypom, gdzie to gimnazjum i młodzież gimnazjalna uchodzi za niby młodzież trudną. Ja twierdzę, że to wcale nie jest taka zła szkoła, a młodzież gimnazjalna wcale nie jest taka zła, mają bardzo wiele do zaoferowania, bardzo wiele my możemy się od nich nauczyć, no i próbujemy, żeby oni się jak najwięcej nauczyli od nas. W przyszłym roku szkolnym planuje się w placówce otworzyć 3 klasy: ogólną, matematyczno-przyrodniczą, na której realizowany jest dodatkowy program pod nazwą Interblock. Są to zajęcia z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, realizowane szczególnie pod kątem przeprowadzania różnego rodzaju doświadczeń i mające na celu rozwijanie umiejętności uczniów w tym zakresie. Powstaną także klasy z rozszerzonym programem WF-u, z możliwością wyboru dyscyplin sportowych, takich jak piłka nożna, piłka ręczna i piłka siatkowa czy koszykowa. Językiem obowiązkowym jest w szkole język angielski. Nowego roku szkolnego uczniowie będą mogli wybrać jako język dodatkowy niemiecki lub hiszpański. Gimnazjum nr 1 stwarza uczniom wiele możliwości pogłębiania swojej wiedzy. Mogą oni uczestniczyć w zajęciach kółka plastycznego, teatralnego, chemicznego. W szkole bardzo dobrze działa Klub Ośmiu Wspaniałych. Rozwinięta jest też pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla tych, którzy potrzebują wsparcia. Korzystać mogą również ze spotkań z logopedą.